Wynik tak naprawdę niechęci rządu do prowadzenia dialogu z pielęgniarkami. Problemy trzeba rozwiązywać, a nie od nich uciekać. Koczujące pielęgniarki na galerii sejmowej to taki symbol reformy zdrowia, która jest w tej chwili wprowadzana. Pamiętamy pielęgniarki w Białym Miasteczku, pamiętamy zagłuszane pielęgniarki, a teraz mamy porzucone pielęgniarki na galerii sejmowej. Z całą pewnością ktoś powinien z pielęgniarkami rozmawiać. Przede wszystkim trzeba stworzyć prawo, które będzie zabezpieczało cywilizowane kontrakty, bo o to pielęgniarkom chodzi, żeby nie było możliwości prawnych, aby te kontrakty przekraczały granice bezpieczeństwa ich pracy. I to jest niezwykle ważne. Dzisiaj z pielęgniarkami, z tego co wiem, rząd nie rozmawia. Pielęgniarki czekają na rozmowy i tak naprawdę brakuje negocjatora, który przeprowadziłby tę trudną sytuację przez pole kompromisu.